kolejną naszą wizytą przybyliśmy do miejscowości Evergem-Belzele, gdzie mieszkają specjaliści w lotach na krótkim i średnim dystansie Dirk i Julien Dhaniens. Są to hodowcy o wielkiej inteligencji hodowlanej, wyróżniającej ich wśród tłumu hodowców. Umieją podejmować odpowiednie decyzje w odpowiednim czasie. Decyzje te doprowadziły hodowlę ojca i syna na szczyty naszego sportu. W tym reportażu podzielą się oni z nami swoimi tajemnicami sukcesu. Czy możecie nam powiedzieć, jakie gołębie macie do lotów i jakie macie w rozpłodzie? Er zit zelfs ook nog een soort in van Arsène Baken van Arsenide geweest. Die soort is erin gekomen in het jaar rond jaar 2000 denk ik. Is die soort er ook ingekomen. Dat was iemand die jammer speelde op zwaar halve van. Hodowla oparta jest na gołębiach od Raula i Xaviera Verstrate. Później doszły jeszcze gołębie od przyjaciół, ale zawsze staram się być wierny tym z linii Verstrate. Roger Mille 80% gołębi, jakie posiada, są z linii Verstrate i od Luca Buffe. Provinciaal of nationaal jeugdkampioen geweest. Provinciaal, denk ik. Die spelen met de duiven van onderzoek. En zeer goed op de zware halve fond zelfs. Buffe. Jeden z przyjaciół Dirka. Sam ma ich gołębie i lotuje nimi na dystansie 650-700 km. Był on mistrzem prowincji we wschodniej Flandrii, największej prowincji w Belgii pod względem ilości hodowców. Dlaczego ty lotujesz wyłącznie na krótkim i średnim dystansie? Pracuję w firmie Volvo na dwie zmiany i z tego powodu jest mi ciężko znaleźć czas dla gołębi. W weekendy mam wolne i mogę obserwować, jak moje gołębie wracają z lotów. W zimie mój tato był chory i musiałem zajmować się jeszcze domem, dlatego startuję tylko w lotach od 100 do 400 km. Czy możesz pokazać nam swoje najlepsze gołębie rozpłodowe i najlepsze lotniki? To jest mój najlepszy, najstarszy lotnik, a teraz także samiec rozpłodowy, Super Louis. Jest z 2001 roku i zdobył 16 pierwszych miejsc. Wszystkie jajka w tym roku miał zalężone. Wydał bardzo wiele wspaniałych lotników. Not to the breeding station here.
To jest syn Super Louisa i był drugim najlepszym lotnikiem w tej okolicy w 2009 roku. Był także sklasyfikowany jako as gołębi KBDB z koeficjentem niecałe 6. To jest również syn Super Louisa. Był lotowany jeden sezon. Miał wypadek i został przeniesiony do gołębnika rozpłodowego. Zapowiadał się na wspaniałego lotnika. Zdobył 9 konkursów przed feralnym wypadkiem. Ten gołąb był 6. narodowym asem gołębi w 2009 roku na średnim dystansie. Czy ten gołąb daje potomstwo, czy nadal go lotujesz? Obecnie jest on w gołębniku rozpłodowym. Ten gołąb jest z 2008 roku. Nasz 305 jest jednym z najlepszych samców rozpłodowych na gołębniku. Był drugim prowincjonalnym asem i 6. narodowym asem. Zdobył 5 pierwszych miejsc. Jego brat także zdobył tytuł asa. Młode z tej linii, krzyżowane są z linią Super Louis, są bardzo dobre. To jest stara linia gołębi Raula i Xaviera Verstrate. W 1990 roku Dirk i Julien zaczęli hodowlę z tą właśnie linią. Jest to bardzo dobry lotnik. Kolejny ptak 207 jest z 2005 roku i jest ojcem 305. Jest bratem drugiego asa narodowego na średnim dystansie w 2007 roku. Jego brat zdobył 6 razy pierwszy konkurs, również w lotach narodowych. K207 jest z 2005 roku i jest ojcem 305. Te wszystkie samce rozpłodowe w tym gołębniku mają ostatnie młode w tym sezonie. Należy teraz zrobić im przerwę, bo muszą być w formie w listopadzie, gdyż znów zaczynają reprodukcję. To jest 166, pierwszy prowincjonalny as gołębi z 2009 roku. Zdobył 9 pierwszych konkursów. Zdobył on również wiele innych cennych konkursów. Jest on wujkiem obecnie najlepszego naszego gołębia z 5 zwycięstwami w tym roku, 2014. Jest bardzo szybkim gołębiem. Wystawia gołębie na dystansie 100-400 km, natomiast moi przyjaciele lotują tymi gołębiami na dystansie 500-600 km. Jest to stara linia gołębi Verstrate, nadająca się na loty od 100 do 700 km. To jest syn Krak od Luca Buffe. Becoming of
Ten szczep jest odpowiedni na 500-600 km. Tą linię krzyżujemy z linią Verstrate z ptakami Super Louis 305 i 207. Dało to dużo bardzo dobrych gołębi, zdobywców pierwszych miejsc. Jak widać, wciąż są w rozpłodzie. So the second line is by Dirk and Julien, the crack line from Luc Beauvais. Był bardzo dobrym hodowcą we wschodniej Flandrii, ale obecnie przestał się już tym zajmować. Więc ich potomkowie zdobyli 60 nagród w pierwszej dziesiątce? Tak. Jaki jest sekret twojego gołębnika? Jakie leki podajesz? Co robisz, że gołębie są tak szybkie? Voor het kweekseizoen worden de duiven, dat is de basisregel, zuiver gezet tegen alle ziektes. Gedurende de kweek wordt er niet aangekomen. Na de kweek, net voor het vliegseizoen, worden ze teruggekuurd tegen de basisziekten. En gedurende het vliegseizoen komen we er zo weinig mogelijk aan. Enkel een keer tegen trigo. Omdat je daar niet van uit kunt, maar zo weinig mogelijk medicatie tijdens het vliegseizoen. Gołębie są najpierw dobrze przygotowane do reprodukcji, która zaczyna się pod koniec listopada i na początku grudnia. Kiedy gołębie są jeszcze rozdzielone, podaję im leki przeciw żółtemu guzkowi i wszystkim innym chorobom, jakie mogą mieć. Muszą być w 100% zdrowe, kiedy połączymy je w pary. Podobne kuracje przeprowadzamy naszym lotnikom. One również są bardzo dobrze przygotowane. Podczas sezonu dostają jedynie coś przeciw żółtemu guzkowi. Jeśli latają dobrze, nie potrzebują żadnych innych produktów medycznych. Jeśli gołębie lecą dobrze, wtedy trzymamy ręce z dala od jakichkolwiek lekarstw. Dwa razy do roku zabieram gołębie do weterynarza na kontrolę. W większości przypadków wszystko jest dobrze. Ale mam w domu mikroskop i sam czasami sprawdzam, czy nie mają niektórych chorób. Czy możesz pokazać polskim hodowcom, jaką karmę podajesz i jakich produktów używasz dla swoich gołębi? Wat voederen je? Wij voederen een mengeling. Wij geven. Robię swoje własne mieszanki z karm Van Robijs, Versale Lagi i Marimana. Mieszam te trzy rodzaje karmy i stanowi to pokarm moich gołębi. So they make a mengeling. They make their own mixture with the food from Van Robijs. Verzele and Mariman. They mix all three different sorts together, and that's the food what the pigeons get. Begin van de week lichte voedering en naar het einde van de week opvoeden. Ja, van de week opvoeden. Początek tygodnia karmimy karmą lekkostrawną. Na koniec tygodnia już bardziej obficie, tak żeby miały wystarczająco dużo siły do lotów.
And some corals. They give some extra corals with eyebice. And that's it. And you give some vitamins. What do you do? Als ze thuis komen van de vlucht krijgen ze telkens elektrolyten. Heel veel appelazijn. Met wat glucose bij. Kiedy wrócą, dostają elektrolity, ocet jabłkowy i dużo cukru gronowego do picia. Jest to dobra mieszanka, żeby postawić je znowu na nogi. Dostają również trochę herbaty na początku tygodnia i czosnek. Dużo czosnku ze względu na to, iż wpływa on dobrze na krew. Ile czosnku używasz na pojnik? Tnę go, obieram, daję dwa ząbki czosnku na 5-litrowy pojnik i podaję przez 2-3 dni w tygodniu, także w zimie. Więc co podajesz przed lotem, a co po nim? Po lotach podaję ocet jabłkowy, cukier i elektrolity. Aviol przed lotem dla kondycji. Aviol jest od wielu lat na rynku belgijskim. Można go trochę porównać z Blitzem. Jest on dobry na krew. Znam wielu hodowców z Belgii, którzy podają go swoim gołębiom. Jest to naturalny środek i bardzo zdrowy. Tą mieszankę dostają razem z witaminami przez 3 dni. A tą pod koniec tygodnia i w dniu koszowania. Zanim polecą, jedzą dużo kukurydzy, słonecznika, więc mają wystarczająco dużo energii. Więc tą mieszanką karmimy gołębie w niedzielę, poniedziałek, wtorek, środę, a następnie tą w czwartek i piątek. W piątek wieczorem gołębie są koszowane. Na początku tygodnia podaję specjalną walerianę. 2 duże łyżki stołowe na kilogram pokarmu. Tylko w poniedziałek i wtorek. Jeśli podasz im to w piątek, to będą pijane i nie polecą prosto. Czy możesz opowiedzieć nam o najważniejszym dla was zwycięstwie? To moje asy narodowe. Było ich kilka. Również Super Louis i jego 16 pierwszych miejsc. Oraz moja nowa gwiazda w gołębniku Goliat. Jego 5 zwycięstw. Tym bardziej fascynujących, że nieważne jak wiał wiatr, czy w głowę, czy w ogon, on zawsze był pierwszy.
Dziękujemy bardzo za poświęcony nam czas, za pokazanie gołębi. Życzymy Ci dalszych sukcesów w lotowaniu i hodowli. Dziękuję. W latach 2007-2014 hodowla ta zdobyła łącznie 182 razy pierwszy konkurs. Taki sukces świadczy o niesamowitej wartości gołębi znajdujących się w hodowli Dirka i Juliena Dhaniins. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani nabyciem gołębi z hodowli Dirka i Juliena Dhaniins, to skontaktujcie się z teamem Kowalczyk Tadeusiak. Podajemy numery telefonów. Teraz prezentujemy Państwu kilka najlepszych lotników i gołębi rozpłodowych z tej hodowli. W ubiegłym roku powstał portal aukcyjny Pigeon Auction, na którym mamy możliwość nabycia gołębi z najlepszych europejskich hodowli. Prowadzą go wielcy miłośnicy naszego sportu, Tadeusz Kowalczyk i Krzysztof Tadeusiak. Hodowcy ci mogą pochwalić się największą w Polsce kolekcją gołębi szczepu Derau w Sablon. Tadeusz Kowalczyk, lotując wspólnie z kolegą Stanisławem Szymczakiem w latach 2006-2012, zdobyli 130 tytułów mistrzowskich na różnych szczeblach naszej organizacji. W roku 2013 oryginalny gołąb z Centrum Hodowlanego Tadeusza Kowalczyka, a zakupiony od niego przez Krzysztofa Tadeusiaka, wygrał główną nagrodę w locie finałowym na wspólnym gołębniku WG Wschód. Nagrodę tę stanowił samochód osobowy. Ten wspaniały wyczyn jest tylko potwierdzeniem wysokiej jakości gołębi, jakie znajdują się w Centrum Hodowlanym Tadeusza Kowalczyka. Film ten stanowi własność portalu aukcyjnego Pigeon Auction, prowadzonego przez team Kowalczyk Tadeusiak. Wszelkie prawa producenta wideofonicznego oraz prawa autorskie do nagrań utworów zastrzeżone.